Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z Harry Pottera i Zakonu Feniksa. Kontynuujemy naszą przygodę oczywiście. Musimy ponownie zebrać naszych tutaj członków Gwardii Dumbledora. O, wszedłem do Tina Thomasa, bo sobie go oznaczyłem, ale widzę, że trafiliśmy na Lunę Longwood. Więc pogadajmy z nią w takim razie. Co tam, Luna? Mam wiadomość od bliźniaków. Jaką wiadomość? Fred i George pochowali kieszonkowe bagna w korytarzach. Mamy je odpalić. Jedno bagno jest nad nami. Musimy je jakoś sprowadzić na dół i rozłożyć na środku korytarza. Trzeba zająć się tym bagnem. Okej. No dobra. Mamy tutaj coś zrobić, tak? Wingardium Leviosa! Zgaduję, że muszę postawić tą ławkę tutaj. Super! Teraz możemy wejść na dach. Pytanie, czy muszę postawić tylko jedną, czy dwie? Kieszonkowe bagno Freda i George'a. Ach, tak! A, chyba dwie muszę jednak postawić, okej. Dobra. Hermiona, suń dupę. Dobra. Okej. No tu na pewno w lewo muszę pójść, ale pytanie, czy czegoś po prawej nie ma. To co teraz? Dach jest w tym miejscu uszkodzony. Musimy go naprawić, aby przejść. Okej. Reparo! Reparo! Dzięki za pomoc. Musi być w tej wieżyczce. Musimy rzucić redukto na te płytki na tej wieżyczce. Redukto, okej. Aha, lewy i w lewo, okej. Incendio! Wingardium Leviosa! Na środku korytarza, ta. Uwaga! Musimy położyć pudełko na środku korytarza. Zgaduję, że to pudełko musi iść na tamten X. Kurde, no genialne, nie? Dobra, gdzie to pudełko spadło? Tutaj. Teraz musimy się odsunąć i rzucić zaklęcie redukto czy incendio, żeby odpalić bagno. Postawmy pudełko na X. Okej. Gotowe. Musisz przyznać, że Fred i George znają się na rzeczy. Oni pochowali pudełka nie tylko w tym korytarzu. Musisz je znaleźć i odpalić. A ja zostanę tutaj i poczekam na zwodniki. Okej, okay, nie tylko w tym korytarzu pochowali. O, jak mam teraz przejść tam? Trochę źle poszedłem. Cześć. Dawaj do góry. O. Okej. A ty co chcesz ode mnie? Tak sobie myślę, że jak zepsujemy zegar wieżowy, Umbridge nie będzie mogła na czas zacząć lekcji. Ale jak to zrobimy? On jest ogromny. Proste. Poprzestawiamy kilka kół zębatych i zegar zwariuje. To genialny pomysł, Harry. Dobra,
Do roboty! Naprawdę nie mogę pomóc. Nie, będąc prefektem. Ale gdybym miała stać na dziedzińcu i się rozglądać, w zasadzie nie robiłabym nic złego, prawda? Daj znać, jak skończysz. Ron, ty też jesteś prefektem! Najpierw zegar musi chodzić do tyłu. Musimy przesunąć tam wszystkie koła. Dobra, no ale... Co to znaczy, że ma chodzić do tyłu? Dokąd to? Chodź, Harry. Pora zająć się zegarem. Aha, dobra, czyli tutaj coś muszę zrobić. Wingardium Leviosa! Powiedzmy, że tu. To jest super. Aha, wystarczy po prostu przełożyć to te. Na tą stronę, no i będą szły w drugą stronę, to prawda. Świetnie, może jest tam coś, co możemy popsuć. Sprawdź na górze. Fajnie. No dobra, to idę na górę. Znalazłeś coś przydatnego? Zapasowe koła zębate. Super! Teraz podaj do mnie. Chłopie, jak ty zaraz z nimi na pyrę dostaniesz. Wingardium Leviosa! Wingardium Leviosa! To jest super. To już wszystkie! To zejdź na dół! No to idę. Dobra. I co dalej? Tam wsadzimy zapasowe koła. Fajnie. Nie wiem, co w tym fajnego, ale... Chyba nie zatrybiło. Co mam wyjąć? Fajnie. Szybciej. Wyjmij je. A to jest jakaś różnica, która gdzie będzie? Czyli jest różnica. To jest super. No czemu nie o... Halo. Dobra, git, teraz siadło. Zmusi Umbridge do myślenia przez chwilę. Może nawet kombinować, jak położyć swoje łapy na Hogwarcie. Chodźmy. Okej. Okay. Dobra, no dalej mamy iść do Dina Thomasa, jeśli się nie mylę, bo ten go... A, to już byłem u niego. Dobra, to był Din Thomas. No to została Ginny, Parvati Patty i Padma Patty. Idę do Ginny najpierw. Po kolei pójdziemy alfabetycznie.
Chodźmy stąd jak najszybciej, bo ten dźwięk tego koła mnie doprowadzi do szału. The fuck? Biegniesz w tą stronę, nie klikam nic oprócz W i Shift'a i nagle zawracasz. Harry, powiedz mi. Czy ty żeś się... Łączące skórki! Oni są wszędzie! Ty żeś się, za przeproszeniem, z członkiem na głowę pozamieniał. Gdzie ona jest? Tu gdzieś musi być, okej. Hej, Harry! Hej, Harry! Nie zgadniesz, co robimy. Odpalacie kieszonkowe bagna Freda i George'a? Tak. Skąd wiesz? Zdjęłam następne bagno, ale musiałam je schować przed Malfoyem. Wingardium Leviosa! Nieźle, stary! Pudełko z bagnem. Dobrze się zastanów. Spadaj. Duma cię rozpiera! A masz, Potter! Ryj tu ze mną! Petrificus Totalus! Leżeć, Slytherin, do budy. Fantastycznie! Bardzo dobrze, Ginny. Dzięki, Hermiono. A ja to co? A ty jesteś rudy i spierdalaj. Dobra, dawaj to bagno. Wingardium Leviosa! Okej. Redukto! Kurde. Bliźniaki mają łeb na karku. Zmieszę Umbridge z błotem i ośmieszę ją przed ministerstwem. Ha! Czajkę z błotem ją zmiesza. Możemy już iść? Śmieszki. No, siorki jak zwykle razem. Zmiesza Umbridge z błotem, ja, ale oni kurde mają żarty w tej grze, ja cię. Tylko w Familiadzie słyszałem śmieszniejsze. No, przełaź przez ten portret. Ciągle nas obserwują, ciągle! W sumie wolę to jego ciągle nas obserwują niż kotlety kurwa z sosem, czy... O, wait. No, zauważyłem teraz tutaj takie coś.
To wezmę, nie? O! Nie, to było... Tak? Było? Tak, depulsa nawet nie było, dobra. Okej. Harry, musimy porozmawiać. Siódmy poziom odkrycia. Wypierdzielaj! W tym pokoju jest więcej rzeczy do obejrzenia. Pewnie byłeś zajęty. Boże, jak ona mnie denerwuje. Co tam, bliźniaczki? Potrzebujemy twojej pomocy. Przypomina się o zakazie przesyłania liścików w klasie. Ała. Te komunikaty są strasznie denerwujące. Chyba wiemy, jak zepsuć głośniki, ale potrzebujemy pomocy. Dobra. Pomożesz nam to przesunąć? A potem wejdź na górę i wylej na głośnik eliksir poplątania języka. Dobry pomysł, co nie? Świetny, do roboty. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Nie krzyw się, Ron. Ktoś musi pilnować. Okej. O, tu jest jeszcze sporo fajnych rzeczy do zrobienia. Mam nadzieję, że wkrótce aresztują Dumbledora. Incendio! Depulso! Pamiętajcie, że odrabianie lekcji to dobra zabawa. Cieszcie się nauką. Coś czuję. Wingardium Leviosa. Super. Dzięki za pomoc, Harry. No za blisko stanąłem. Pytanie brzmi, czemu mogę ruszyć dywan? Szybko! Wylej na niego eliksir! Tu wielki inkwizytor! Jadam żaby! To działa! Ale gówno. Więcej eliksiru i zająć się innymi głośnikami. Znajdź nas przy następnym głośniku. Do zobaczenia! Okej, przy następnym głośniku, spoko. Zejdźmy. A czemu ja mogę ruszyć ten dywan? Nie, już go nie mogę, okej. Okay. Tak jakbym go mógł wcześniej. Dobra, tu była zbroja do naprawienia. Reparo! Tu była zbroja do napierdzielania. Depulso! I tu było coś jeszcze w ścianie. Chciałbym się uczyć numerologii. No przez to, że obrazy wszystkie zrobiłem. Praktycznie na samym początku naszej przygody na tym roku nauki Hagwarcie. Dobra, trzeba znaleźć te, nie? Ciorki znowu. Więc idźmy. No i przy okazji trzeba znajdować też te... O Jezus Maria, schody. Trzeba znajdować też te, nie tylko głośniki. A nie, głośników nie musimy szukać, bo siorki to będą robiły za nas. Jakby mi się wydaje, musimy znajdować te bagna od... Musimy znajdować te bagna od tych... Możesz nam raz jeszcze pomóc? Jasne. Więcej eliksiru poplątania języka. Masz eliksir, będziemy pilnować. Ron, ty zobacz tam, ja pójdę tędy. Hermiona, która łamie regulamin. Reparo! Reparo? Dzięki za pomoc, Harry. Super! Cyk! Szybko! I gotowe. Dobra, spotkamy.
Spotkamy się przy następnym. Tylko się spoko. Pospiesz. Zaraz ktoś zauważy. Spoko, spoko. Wciąż musimy znaleźć jeszcze 4 głośniki. 4 głośniki jeszcze, łoba emban. No ale siorki są przy następnym, nie? Siorki są na pewno przy następnym, więc nie będzie to problematyczne znalezienie. Dawaj mi tu schody. O matko, to ta od kotletów. Uciekamy. Całkiem mu odmiło. Spadaj. Tu jest głośnik, już widzę. Reparo! Chyba, że nie do tego mam iść na razie. One tu są gdzieś? No nie ma ich tu. Incendio! Wingardium Leviosa! Dawaj do góry. Niuchacze nie są zabawne, ale niegrzeczne. Uczeń przyłapany z niegrzecznym niuchaczem zostanie wydalony. Ja nie mogę tego zrobić. To tak jakby nie był ten. A to nie jest ten. O kurde, źle poszedłem? A tu miałem iść, lol. Futurus unus. Lol, a znalazłem inny, nie? Bracie. Przynajmniej później będę miał łatwiej. Poszukajmy pozostałych głośników. No jeden znalazłem. Możesz nam raz jeszcze pomóc? Mamy jasne. Eliksiru poplątania języka. Nawet wam powiem, że już poczyniłem kroki przy następnym. Reparo! Wingardium Leviosa! Widziałaś, ile zadałam od gonga? Co, do poboli? Jeszcze, że ci różdżki nie wsadziła. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Nie krzyw się, Ron. Ktoś musi pilnować. Ron jak zwykle popychadłem. Incendio! Dobra, daj na górę. I lejemy. Zabrania się posiadania łajnowo. Filcz? On okropnie śmierdzi. A to akurat było dobre. No dobra, złazimy. I do kolejnego, nie? Coś czuję, że to akurat będzie tam, gdzie przed chwilą byłem. Volo futurus unus. Świetna pamięć. No, dokładnie w tą stronę zmierzamy. Czy te będą już ustawione? A, oczywiście, że nie. Wzięły i się zresetowały. Skurczybyki. Nie ma głośnika? No, ślepy możesz czy głupi? Pomóc? Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Jasne, dawaj. Masz eliksir. Będziemy pilnować. Będziemy mieć oko na przerwy. Reparo! Szkoda, że drugi raz nawet to rzucam już reparo, nie? Super. Dzięki za pomoc, Harry. Ha,
Chyba jeszcze jeden głośnik nam został, nie? Dobra, spotkamy się przy następnym. Tylko się pospiesz. Zaraz ktoś zauważy, co zrobiliśmy. Okej. Moim zdaniem trochę za dużo tych głośników. Ale wiadomo, Ambridge jest pojebana. Pewnie to w prawo mam, nie? Pójść zaraz. A, kurde, nie. Aha, to nie można było... Boż. Spływaj, potem spadaj, gnojku. Myślałem, że będę sprytny i sobie przejdę, nie? A... No widzę, że oni byli sprytniejsi ode mnie. Doskonały dzień. O Jezus Maria, tylko nie on. Pilność w nauce. Zdrowy umysł to ciekawski umysł. Nowoczesna edukacja. Dobra, ostatnie. Ostatni głośniczek. Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Masz eliksir. Ale w sumie to jest bez sensu, bo co z tego, że głośnik, jak ona i tak będzie gadała głupoty. Dawaj tą ławkę. Incendio! Wingardium Leviosa! Super! Dostała ławkę. Reparo! Dzięki za pomoc, Harry. Uczniowie czytający zabronione publikacje zostaną wydani. Szybko! No i gotowe. Przypomina się, że uszkadzanie szkolnych głośników nie jest wykroczeniem. Zauważyli, że uszkodziliśmy inne głośniki. To musimy szybko wyłączyć ostatni. Jeszcze jeden jest? O, bęben. Gdzie jest ostatni? Duby smalone. Pilność. No nie. Możesz wejść. Uff. Już myślałem, że znowu tym swoim tekstem poleci. Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Dzięki za pomoc, Harry. Czy to nie jeden z tych dziwnych głośników? Powinniśmy niedługo odwiedzić. Mamy więcej eliksiru poplątania języka. Masz eliksir. Pytanie, czy tu bagna też nie ma do zrobienia. Musimy mieć oko na przerwy. Wingardium Leviosa! Super! Dzięki za pomoc, Harry. Dobra. Uśmiechnijcie się, dzieci! Zostańmy przyjaciółmi! Nie ma mowy. To ją uciszyło. Dzięki, Harry. Dziękuję. Może nawet wybaczę ci twoje zachowanie na balu. Tak, dzięki. Do zobaczenia, Harry. No i dobra, gotowe. W tym odcinku to będzie tyle. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie oczywiście zostawić łapeczki, subika, dzwoneczka i oczywiście komentarza. A na teraz to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Już jutro o 15:00. Na razie.